Gliwice na kilka dni przenoszą się w przyszłość, ale nie taką wymarzoną z nowoczesnymi technologiami, a postapokaliptyczną. Odbywa się tu tak zwany LARP Ziemie Jałowe. Co to takiego i na czym polega? O tym Paweł Jędrusik. To nie sceny z filmu Mad Max czy gry Fallout, a kilkudniowa rzeczywistość w Gliwicach. O, sceny akurat powstają na szybko, stroje zazwyczaj powstają latami nawet. Zależy, co się uzbiera, jaką ma się mniej więcej wizję na to wszystko. Moja postać to Teddy Boy z Rocket Dogs, takiego gangu wzorowanym na rock'n'rollowcach z lat 50., ale oczywiście w otoczce postapokalipsy. To uczestnicy tak zwanego LARPA, czyli gry, która jest swego rodzaju około teatralną improwizacją w narzuconym scenariuszu. Krótko mówiąc, uczestnicy wcielają się w bohaterów gier, filmów czy książek, a następnie toczą rozgrywkę polegającą na przykład na obronie miasta. Miasta, w którym znajdują się budynki takie jak w rzeczywistości. Jest tu przychodnia lekarska czy bar, tyle że wyglądają zupełnie inaczej. Konwent, który obecnie odbywa się w Gliwicach, ma już długą historię. Konwent Ziemia Jałowe odbywa się od 2011 roku, więc mamy już de facto 14 edycję. To jest też czwarta edycja, która odbywa się tutaj na terenie Battlezone Arena w Gliwicach. Wcześniej odbywało się to w Będzinie i dlatego określeni jesteśmy jako też zagłębinowski konwent postapokaliptyczny. Konwent nawiązuje w swoim klimacie do uniwersum Mrocznej Wieży Stephena Kinga. Akurat na tym konwencie uczestnicy zgłaszają swoją postać i potem ją odgrywają, ale nie zawsze tak jest. Na Ziemiach Jałowych raczej gramy tak, że to uczestnicy zgłaszają swoje postacie i grają dokładnie tą postać, na którą mają ochotę. Na niektórych LARPach zdarza się tak, że dostaje się faktycznie kartę postaci z całym charakterem, rysem historycznym i powiązaniami między ludźmi, ale to jest kwestia specyfiki LARPa. Tutaj kładziemy na bardzo dużą dowolność, żeby ludzie odgrywali dokładnie swój pomysł. W trakcie konwentu w Gliwicach uczestnicy nie tylko grają, uczestniczą też w różnego rodzaju prelekcjach czy wykładach.